Was, kochani, często zadają mi pytanie. Mówię, że Bóg taki dobry, ale zobacz, ile jest to karności, że On karci, że On smaga i wychowuje jakby ostrą ręką. I chciałbym, żebyśmy razem zbadali te fragmenty, żeby wiedzieć, w jaki sposób karci nas Bóg i w ogóle jak wygląda życie dla tych, którzy żyją pod Nowym Przymierzem. Czytajmy Hebrajczyków 12. Od 4 i dalej. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu, mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karania, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. W ogóle w wersecie 8 widzicie, słowo jest dziecko nieprawe. To jest hebrajskie słowo, które oznaczało dziecko zrodzone nie we właściwym małżeństwie, co duchowo też oznacza, że jeśli ktoś poślubia obcoplemienną żonę, w tym przypadku ktoś poślubia jakby obcoplemiennego Boga, jest dzieckiem nieprawym. Czyli już ten werset wskazuje na istotę tego fragmentu. Ogromnym błędem wszystkich chrześcijan, co ja powtarzam w tych programach cały czas, to jest wyrywanie pewnych rzeczy z kontekstu. Że biorą ten fragment o karceniu i smaganiu i zaczynają jakby nim wychowywać jakby niegrzecznych wierzących. Kiedy ja słyszę, że ktoś żyje w grzechu, jest tak zwanym niegrzecznym wierzącym, który wciąż nie może się jakby pozbyć się grzechu, to pierwsze pytanie, które mi się rodzi, to jest takie, czy ta osoba jest naprawdę narodzonym z ducha chrześcijaninem? Bo jeśli ktoś się rodzi z ducha, tak naprawdę przestaje grzeszyć. I jeśli kogoś trzeba non-stop karcić, smagać i wychowywać, to ta osoba po prostu nie jest narodzona z ducha. Ona nie ma siły, aby żyć po Bożemu. Więc tutaj my też to możemy zauważyć, że tutaj też jest o tym mowa, bo 4 werset zaczyna się od czego? Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I teraz, jaki grzech? O jaki grzech tutaj jest mowa? Zwróćcie uwagę, że to jest liczba pojedyncza, to nie jest liczba mnoga. Czyli jest jeden grzech napisany, opisany, przeciwko któremu tutaj Hebrajczycy nie opierali się. Jeśli wcześniej przeczytamy w kontekście tej nauki, to my zobaczymy w drugim wersecie, patrząc na Jezusa, sprawcę dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenie. I już w tym momencie Słowo Boże wskazuje na Jezusa Chrystusa, że tutaj chyba chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa i ten grzech, o którym cały czas Nowy Testament rozprawia, to jest grzech niewiary w Jezusa Chrystusa. Hebrajczycy mieli z tym problem. Hebrajczycy odwracali się od Jezusa i wracali do jakby wiary i religii ojców, czyli do judaizmu. I teraz 10 rozdział, werset 33 do 35, po 35, to też pokazuje. Pokazuje, co się wydarzyło wtedy. Mówi, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. 33 i 34 werset opisują tę sytuację. Mówi, byliście wystawieni na publiczne udręki.
Mieliście grabież swego mienia. Tutaj jest opisane to, co się wydarzało z wierzącymi Żydami, tymi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że byli prześladowani. I cały list do Hebrajczyków mniej więcej o tym mówi i mówi o ważności Jezusa i wiary w Jezusa. I dlatego tutaj jest to opisane, te trudy, te zniewagi. Wielu z Hebrajczyków odchodziło od wiary w Jezusa i 35 werset dlatego mówi: nie porzucajcie więc ufności. Innymi słowy, nie porzucajcie wiary waszej, która ma wielką zapłatę, czyli jaką wielką zapłatę? Bóg wynagradza, Bóg dba, Bóg potrafi przyjść i podnieść ciebie z każdej trudnej sytuacji. 36. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, byście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I teraz wytrwałość w czym? W wierze w Jezusa, że On jest Zbawicielem, On jest tym barankiem Bożym. I dostąpicie wszystkich obietnic, bo obietnicą jest życie w pokoju, życie w radości. I nagle słysząc, że w Jezusie mamy pokój, radość, miłość, to co w liście do Galacjan 5:22 czytamy, wszystkie owoce ducha, nagle wierzący w Jezusa Hebrajczycy doświadczają prześladowań i mówią: halo, panie, o co chodzi, tak? Nie tego czekaliśmy. I oni się odwracają, odchodzą jakby od wiary w Jezusa i tutaj w tym liście właśnie pod presją ciężarów apostoł do nich mówi, 37, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, to jest o powrocie Jezusa. I 38, a sprawiedliwy mu z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I mówi, cofanie się od wiary w Jezusa Chrystusa spowoduje, że moja dusza nie będzie miała w tobie upodobania. I 39, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną od bycia wierzącym w Jezusa, tak? Cofamy się od wierzenia w Jezusa i wtedy giniemy, lecz jesteśmy z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Halleluja. Więc jeśli ty wierzysz w Jezusa Chrystusa, ty nie zginiesz. Hebrajczycy pod tym nawałą tych ciężarów, prześladowań zaczęli się cofać i oni mówili, co się dzieje, dlaczego tak jest. I tutaj wracając do 12 rozdziału, w 5 wersecie apostoł tutaj cytuje Przypowieście 2:11-12, czyli mówi do nich językiem, które oni znali ze Starego Testamentu, z nauczania starotestamentalnego. Cytuję przypowieści, które dla Żydów były bardzo normalną rzeczą. On mówi: synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdyż on cię doświadcza, bo kogo pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Czyli mówię o tym, że istnieje, tak, przecież pismo mówi, że zdarzają się tak zwane kary, ale teraz my musimy przeczytać to, tak jak tutaj podaje tekst grecki, nowotestamentalny, słowo karanie. To jest greckie słowo paideia, które można przetłumaczyć jako pedagogikę. Od tego słowa właśnie paidagoges pochodzi słowo pedagog. Czyli tutaj Bóg nazwany jest pedagogiem. Tak? Zadaniem pedagoga nie jest jakby rozstrzelać całą klasę, dlatego że dwóje dostali. Tylko że zadaniem dobrego pedagoga jest doprowadzić tych niesfornych uczniów do momentu, gdzie oni nauczą się i napiszą dobrze test, na przykład. Tak? Zadaniem pedagoga jest poprowadzić ich we właściwy sposób. I tutaj niefortunnie jest napisane to słowo karanie, karcenie, że karać, karcić. I często, gdzie my spotykamy takie karcenie, karanie w Nowym Testamencie, to jest mowa
nie tyle o jakimś biciu, jakimś nad wyraz ciężkim uderzaniu, co o pedagogii Bożej. Bóg jest pedagogiem. 9 werset mówi, ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czyż niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć. Ojcowie karali, więc poddajemy się Ojcu Duchów, aby żyć. Ogólnie życie pod łaską nie oznacza, że my od razu mamy jakby taki domek Barbie różowy, gdzie po prostu w szklance jest miód, a w filiżance jest gorąca czekolada i całe życie jest takie, wiecie, pod łaską przesłodzone. Bóg daje nam pokój w trudnych sytuacjach. Tak? Bóg, sam Jezus, który był wcieleniem łaski, kiedy była burza, spał. Tak. W obecności Jezusa nie było tak, że nie było burz, one też były, ale Jezus żył podczas tych burz w pokoju. Więc tutaj na temat karcenia i karania jest jakaś inna rzecz ukryta. Ja zaraz wam pokażę, co to za rzecz, tylko przeczytajmy do końca Hebrajczyków 12, tutaj do 13. 10 werset. Tamci bowiem karcili nas, czyli prowadzili pedagogię, tak, wychowywali nas, czy tak rozumieć, według swojego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla waszego dobra, dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. W jaki sposób uczestniczymy w jego świętości? Uświęcamy się przez wiarę w doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. Jezus umarł za twoje grzechy, dał ci zbawienie, usprawiedliwił ciebie i twoim zadaniem jest przyjąć to usprawiedliwienie i żyć w usprawiedliwieniu, które pochodzi z krzyża Jezusa. Więc w momencie, kiedy my wycofujemy się z wierzenia w Jezusa, że jest naszym barankiem ofiarnym, to my nie możemy uczestniczyć w Jego świętości. Uczestnictwo w Jego świętości nie opiera się na przemianie twojego zachowania, tylko na uwierzeniu w Jezusa. A później, kiedy już wierzysz w Jezusa Chrystusa, następuje przemiana zachowania. U niektórych to trwa długo, u niektórych krócej, ale ty jesteś sprawiedliwym przez wiarę w Jezusa Chrystusa i uświęconym przez Jego świętą krew wylaną na krzyżu Golgoty. Więc Bóg, okazuje się, może spowodować rodzaj takiej chłosty, takiego bicza, który ciebie zmusi wrócić do Jezusa. Okazuje się, gdzieś tutaj my tu już to widzimy i tuż potem, jak był napisany ten list do Hebrajczyków, jakiś czas, parę lat później, została zburzona Jerozolima. Wiecie, co się wydarzyło? To jest symbol, to jest proroczy list do Żydów, którzy mogliby być uratowani podczas zburzenia Jerozolimy przez Rzymian w latach 70., w roku 70. Chodzi o to, że Żydzi, którzy wrócili do judaizmu i zostali w Jerozolimie, oni wszyscy zginęli. Żydzi, którzy pozostali w wierze w Jezusa Chrystusa, wszyscy zostali uratowani. W jaki sposób? A w prosty. Duch Święty mówił do apostołów i przemówił do liderów ówczesnego jerozolimskiego kościoła, że trzeba uciekać z Jerozolimy. I oni w ten sposób w posłuszeństwie Bogu uciekli. Natomiast Żydzi, którzy pozostali, wrócili do judaizmu, słuchali proroków, a na tamten moment powstało kilku fałszywych proroków, którzy prorokowali, że Bóg da nam moc i my pokonamy Rzym. I to okazało się fałszywe proroctwo i wszyscy zginęli. Wszyscy. Więc niektórzy w bardzo nieprzyjemny sposób ginęli. Większość z głodu. Ci, którzy przetrwali, zginęli na krzyżach, ukrzyżowani przez Rzymian. To były dziesiątki tysięcy ukrzyżowań. Więc Bóg
jest pedagogiem. Ja kiedyś doświadczyłem tej pedagogii i zaraz ja o tym powiem. Zobaczcie, czym się kończy to wychowanie, ta pedagogia Boża. 12 werset mówi: dlatego opadły ręce i omdlały kolana, znowu wyprostujcie. Ciekawe. Jeśli Bóg karci w ten sposób, że ty już nie masz siły żyć, bo jak uderzy, to trudno powstać. Pobity człowiek nie może wyprostować omdlałe kolana. Wiecie, jeśli ktoś ma omdlałe kolana i w momencie tym jeszcze dostaje bicz i ma opadłe ręce, to nie może wyprostować się. Dlaczego 12 werset raptem taki jest, jakby który zaprzecza takie karanie i karcenie? A to dlatego, że Boża chłosta, troszeczkę jak pastuch, który pasie owce, pasterz, uderza jakieś niesforne owce, tak wiecie, popędza, że nie tam skręcasz. I tak lekkimi uderzeniami powoduje, że owca idzie w prawo czy w lewo, we właściwym kierunku. Więc nasz pedagog, Bóg w niebie, Ojciec, który jest dobrym Ojcem, potrafi nas tak poprowadzić, żebyśmy my nie skręcali. I teraz to, co już mówiłem, objawienia, z objawienia trzeci rozdział, otwórzmy, przeczytajmy i zobaczmy, w jaki sposób i kogo Bóg chłoszcze, w jaki sposób to dzieje się i o co chodzi. To jest list zboru, do zboru w Laodycei, 3:14 i dalej. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny, prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzasz biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złoto w ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, a aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Co to jest ta haniebna nagość twoja? To jest nagość braku uświęcenia. Uświęcenie, które jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My tak wierzymy, tak? Wszyscy ewangelicznie wierzący i reformowanie wierzący wierzymy, jesteśmy zbawieni przez wiarę i z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, prawda? I w ten sposób się uświęcamy. Uświęcony trafia do nieba. W jaki sposób jesteśmy zbawieni? Z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc, żeby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, trzeba zadbać o to i zbadać siebie, czy wciąż wierzę, że moim Zbawicielem jest Jezus Chrystus, czy czasem już nie jest Zbawicielem masa moich prób, starań i religii zbudowanej na własnych uczynkach, na uczynkowości. I 19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Wszystkich, których miłuję. A teraz kogo miłuję? Zobaczcie 20. werset. Bardzo jest tutaj kluczowy w tym momencie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Mówię do kościoła w Laodycei, który okazuje się, pozostawił Jezusa Chrystusa za drzwiami kościoła. Jezus jest za drzwiami. Oni z rozpędu żyją jakby pobożnie, ci Laodyczycy starają się, mają jakieś tam swoje uczynki, bo Jezus tutaj mówi, znam uczynki twoje, aczkolwiek ocenił je, że one są ani zimne, ani gorące. I teraz nie o tym mowa, ja już o tym kiedyś nagrywałem, o co chodzi z tymi uczynkami. Więc Kościół, który stworzył sobie fajną atmosferę, taką kościelnej kultury, w której fajnie się wszyscy czują, mają swoje uczynki, starają się i robią jakieś pobożne, w cudzysłowie, rzeczy,
Ale okazuje się, Jezusa pośród nich nie ma, jest obok. I najpierw jest 19 werset, który mówi, wszystkich, których miłuje, jednocześnie kocha ten Kościół, bo wie, że w swojej gorliwości robią źle, ale są gorliwi, myślą, że prawda, robią to dla Jezusa, a Jezusa pośród nich nie ma, więc on kocha, w ogóle Jezus kocha wszystkich ludzi, ale też bardzo, bardzo i przede wszystkim kocha swój Kościół, bo jest napisane, tak jak oddał swoje życie za Kościół, jest taki tekst. I tutaj kocha ten Kościół, mówi, karcę cię i zmagam i oto stoi u drzwi, otwórz drzwi, wejdę do ciebie. Czyli dochodzimy do takiego wniosku, że Jezus karci i tutaj też jest to słowo karcenie, to jest słowo pedagogia. Jezus jest tym pedagogiem, który uderza tych, którzy już od Niego się odwrócili. I na koniec taka historia ze mną. Ja kiedy byłem gorliwym kaznodzieją pod prawem i głosiłem prawo, to widziałem, że Kościół jest coraz mniej gorliwy, coraz mniej poświęcony. Ludzie zaczęli szukać swojego, nie służyli Bogu, a ja chciałem, żeby służyli, więc mnożyłem kazania na temat uczynkowości, szukałem, jak do nich dotrzeć z prawdą o tym, jak trzeba służyć Bogu. A sytuacja w Kościele pogarszała się. I były momenty, gdzie ja popełniałem błędy, Kościół popełniał błędy i to wszystko po prostu jak śnieżna kula gromadziło się. I czym się skończyło? To skończyło się tym, że był potworny rozłam. Dla każdego pastora rozłam, odejście od Kościoła to jest dużo, bardzo ciężkie przeżycie. I kiedy ludzie odeszli, też zmniejszyły się dochody Kościoła, bo mieliśmy umowę, trzeba było płacić za salę, trzeba było płacić 10 tysięcy miesięcznie, a ja nagle widzę, że coraz mniej ludzi, trzeba było ruszyć oszczędności. Ja strasznie przeżywałem to. Przeżywałem też to, że wyobrażałem sobie, że teraz nie będę mógł czym nakarmić też moją rodzinę. To był ciężka chłosta, ale to był jeden z elementów i momentów, gdzie Bóg mi pomógł zobaczyć prawdę o Jezusie Chrystusie. Ja zobaczyłem, że moja uczynkowość mi nie pomaga, ja nie radzę sobie. I to jeden z elementów, który pomógł mi dojść do poznanie na nowo Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem prawdziwym, który wyciąga, ale bez tej chłosty, tych trudów, tych łez, które wtedy doświadczaliśmy z moją żoną, która też bardzo to zniosła, bardzo ciężko, te bezsenne noce, to nabyła się różnych chorób. Właśnie wtedy to uderzyło najbardziej w moją żonę. Ja też mnie uderzyła choroba, czyli okazuje się, chłosty były i wydawało się, Boże, gdzie byłeś, dlaczego mnie aż tak wychłostałeś, ale czy on chłostał, tak? Tutaj też to jest pytanie. Nieraz my sami siebie wpędzamy pod pociąg, a później mówimy, Boże, dlaczego mi pozwoliłeś, kiedy tak naprawdę to ja sam siebie. Tylko tutaj ta chłosta Boża, ten kij pasterski polega na tym, że kiedy ja sam siebie wpędzam pod chłostę życiową, to kij pasterski mnie powoli lekkimi uderzeniami wyprowadza. Tak jak tego niesfornego barana, który idzie nie tam, gdzie chce pasterz, prawda? I tymi uderzeniami wyprowadza i doprowadza nas do życia z nim. I 21 werset tak kończy. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem
wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. W Jezusie zaczynam być zwycięzcą i zasiadam na tronie Jezusa. A co to znaczy, kto ma uszy, niechaj słucha? To jest hebraizm, który oznacza ten, kto studiuje Torę, Biblię, będzie miał zrozumienie tego, o czym jest tutaj mowa. Wbrew pozorom, Pismo Święte nie jest proste do zrozumienia i trzeba nieźle wgłębiać się i wgryzać się w prawdę, która tutaj jest zawarta, żeby rozumieć i żyć zgodnie z tym, co tu jest napisane. Dlatego szanujcie nauczycieli biblijnych, szanujcie apostołów, pastorów, którzy wgryzają się w prawdę Bożego Słowa. Błogosławię was i z Bogiem niech Jezus Chrystus objawia się Tobie i prowadzi Ciebie.